No witam serdecznie, dzisiejszy odcinek z Case Huga zaczynamy sobie tutaj dwiema ofertami wymiany. Rękawiczki dla wuja i skin dla widza, jak chcesz go oczywiście zdobyć. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, dołącz na Discorda. A wiesz co, w sumie ta AWP też do was leci, więc jak chcecie wygrać któregoś z tych skinów, no to napiszcie oczywiście, dlaczego to wy mielibyście go wygrać. No i użyj oczywiście kodu Kroxxi na Case Hugu, jak osobą pełnoletnią oczywiście jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik i wpiszesz tutaj oczywiście kodzik Kroxxi przez 2x, który da ci dwie skrzynki na start za free, oczywiście 10% więcej, do każdej wpłaty kodu oczywiście używać możesz dowoli. A jak sobie wpłacisz na Case Huga pieniążka, to możesz sobie oczywiście brać udział w konkursach i wiele więcej. Możesz sobie levelować konto, grając oczywiście na stronie, codzienne bonusy też możesz sobie odbierać i jest taka fajna funkcja jak cashback. Im więcej grasz, no to tym większy cashback do ciebie wraca. Zapraszam cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroxxi otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Mamy 2400 dolców dzisiaj na opening, więc no nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie spróbował jednej z najdroższych skrzynek na stronie, czyli skrzynkę poker. 400 dolców leci w tym momencie. Zobaczmy, przypominam, że jest to oczywiście skrzynka 10%, więc weźmy normalne otwarcie, może teraz zobaczmy. Może to nam coś tutaj zmieni, no, no niestety nie, póki co no 800 dolców niestety tutaj przyszło nam koło nosa, więc będzie to ostatnie otwarcie. No właśnie, jeżeli ono nic nam tutaj nie zafunduje, no to trzeba ewidentnie z tą skrzynką odpuścić. Generalnie kręciłem sobie trochę poza filmem, nie będę mówił, że nie. I wyczaiłem fajną skrzynkę, taką bardzo fajną skrzynkę, która bardzo fajnie oddała, tylko no właśnie, gdzie ona? Jest to skrzynka Dragon Mask Star, 75 dolców kosztuje i udało mi się z niej zdobyć stary Karambita jakiegoś, chyba Autotronic, za 1500 dolców. Więc naprawdę sypnęło konkretnie. Zobaczmy tą bitwę na skrzynki, oczywiście te Dragon Mask, 75 dolców kosztuje jedna taka skrzynka, więc zobaczmy. Emeczka, spada player tu dla mojego oponenta. Zobaczmy jak dalej tutaj, no znowu rozdanie, że tak powiem, identyczne, tylko trochę to się stany tych skinów różnią. No i teraz dla mnie w końcu, no to mi dużo nie daje, stary. 75 dolców po raz ostatni, no i właśnie mignął mi ten karambit. Ale czy my to wygraliśmy? No niestety nie, ale no to jest to bardzo duży minus generalnie. Więc ja bym sobie tutaj, no zaryzykował i jeszcze raz spróbował, no trzeba czasem... Ej, to jest... Ej, czemu mi wrzuciło bota jeszcze raz? Aha, bo to chyba nawet z botem powtarza, nie? Tak to działa? No to jest moja reakcja, stary, w tym momencie, jak się dowiedziałem, że tak to działa. Nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem. Zobaczmy jak nam pójdzie teraz. No kurczę, tyle noży przeleciało, mamy dostajemy kałacha za 80 dolców. No ta przewaga jest, no ale właśnie, no żeby tutaj tą bitwę wygrać, no to kosa potrzebna. No tej kosy niestety nie dostajemy, 63 dolce, no nie robi nam to nic, bo przegrywamy o 20 dolców. No i powiem, no, że sprawy się lekko komplikują. No nie ukrywam, że te skrzynki, które okazały się pustymi strzałami, no dosyć dużo tutaj namieszały. No dobra, spróbujmy może tą skrzynkę mołotowa na battle. 5 tak skrzynek, 250 dolców. Szukamy jakieś perełki, więc zobaczymy czy się uda znaleźć. Generalnie, jak możesz zobaczyć, dzisiaj film z Case Huga z kamerką w lewym dolnym rogu. Możesz dać znać. Daj stary znać koniecznie, bo jestem ciekaw, czy podoba wam się takie rozwiązanie, czy wolicie kamerkę w prawym górnym rogu, no ale wtedy na przykład balansu na Case Hugu nie widać i tutaj mojego profilu, więc no wydaje mi się, że lepsze rozwiązanie właśnie w lewym dolnym rogu, ale no chciałbym się też was zapytać, jak wy to widzicie. Możemy sobie zrobić tak, na przykład, że na filmy z Case Huga kamerka będzie tylko w lewym dolnym rogu, tak żeby jakieś urozmaicenie było. Zobaczmy dalej, no koszt moich skinów już w tym momencie zwraca nam tą bitwę, ale oj, oj, było tutaj naprawdę, powiem, zrobiło się ciepło. Zrobiło się naprawdę ciepło w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że ten kałach kosztuje 100. No ale dobra, na szczęście udało się bez tutaj większych turbulencji tą bitwę wygrać. Zróbmy coś takiego. 8 skrzynek teraz. Skrzynka Bricks i Kingdom. No skrzynia króla. Zobaczmy jak nam pójdzie. Od króla dla króla. Zobaczmy. 42,50 kosztują te skrzynki. 4 sztuki są wrzucone. Bricksy niewiele droższe, bo tylko 5 dolców droższe. A do trafienia, no już widzę, że tu przeleciały nam jakieś shadow dodgery, więc oczywiście będziemy na nie polować. Gamma Doppler również widzę, tutaj jest do trafienia, więc zobaczmy jak nam pójdzie. 13 do 40. No nie, no po prostu nie czegoś takiego oczekujemy tutaj od tej skrzynki. 360 baksów. O właśnie, no i dzień dobry, 280 dolców. Generalnie stary, 5 rano, stary, a ja nagrywam dla was fińskiej skaga i no też nie chcę zbytnio tutaj sąsiadów budzić i no sąsiedzi już i tak mają ze mną wystarczająco dużo atrakcji codziennie, słysząc jak po kilkanaście minut dziennie kręcę dla was skrzynką i się podniecam dropami na stronie, więc no, no tak to bywa, no ja staram się to zrozumieć, ale czasami mam wrażenie, że zastanawiam się co się dzieje, nie myślę. Ale dobra, chuj z tym. Zobaczmy, no skrzynkę, która pokazała już pazur ostatnio, C4, 330 dolców. Generalnie budżet poprawiony, ale no jakbyśmy tutaj jeszcze coś fajnego z tej bitwy ustrzelili, no jak na przykład tamte rękawice, AWP 30 dolców. Okej, próbujemy dalej jakiś tutaj nóż jeszcze upolować, kałaszek, fajny, fajny, fajny. Wypłaciłem sobie ostatnio takiego z PirateSwapa, link oczywiście w opisie, jak 35% więcej. Chcę zyskać do doładowania, możesz tam sprzedać, wymieniać i kupić oczywiście skiny. I sobie wyjąłem takiego kałaszka, tylko czekam jeszcze 2 dni, bo trade bana ma. Więc zobaczymy jak będzie się prezentował, jak już go wypłacę. No ale naprawdę śliczny, śliczny kałach. No ale no niestety bitwa no nie odzwierciedliła tutaj tego, jak ten kałach jest piękny i fantastyczny. Skrzynka Sigmy, może nie dzisiaj, 70 dolców. Wygląda to ciekawie. Może 4 takie na start. Chciałbym też potestować te tańsze skrzynki. 370 dolców to jest... No nie wiem, czy to można zaliczać do kategorii tańszej skrzynki. Tańsze to by może była z 10 dolców. No bo wiesz, 10 dolców to jest 4 dychy jakoś niecałe teraz. Więc no tutaj mój na szczęście ciut lepszy. No ale właśnie, no te 10 dolców to jest takie 4 dychy trochę, więc... No jednak, no już nie możemy tego do takich tanich skrzynek zaliczać, nie? Ale no generalnie... Dużo fajnych skrzynek na Case Hugu się znajduje, więc chciałbym, ojejku, chciałbym sobie tutaj większość potestować, no ale no właśnie, no tutaj ta skrzynka, no fajnie rzuciła, no szkoda tylko, że nie dla mnie. Tworzymy jeszcze raz, 280 i zobacz, i to jest znowu z tym samym botem, czyli tak to po prostu działa, że ten bot jest dorzucany wtedy automatycznie. Zobaczmy, 4 skrzynki, to teraz ja poproszę jakąś kostkę. 27 dla mnie, dla oponenta 58. No to nie tak miało wyglądać, stary, to nie tak miało wyglądać. No zobaczmy, jeszcze 2 skrzynki, no już tylko jedna. Póki co nawet to przegrywamy, więc zobaczmy, no może kosa jakaś na skill confirmed. Nie wiem, czy... Aha, przegraliśmy znowu o 20 dolców, nie wiem, no. O 20 dolców kolejną battle przegrywamy, to jest niepojęte, co tu się dzieje? W większości battle to widzę tutaj moje battle, no ale okej, 300 dolców, no to jest tak naprawdę, no trzeba liczyć na jakiś fart mega mocny, może ten Gearbox, wrzućmy jeszcze, no dobra, zaufam tej skrzynce C4. Zobaczmy, czy coś takiego, 315, nie ma, mam równo 300. No dobra, no to robimy coś takiego. Jaki jest koszt całkowity? 260, dobra, to wrzucę coś jeszcze. To jakieś 40, Poker V2, Crazy Pizza. Okej, spróbujmy. Ostatnio z tą skrzynką było mi trochę nie po drodze. Zobaczmy jak będzie dzisiaj. Poproszę dla króla tutaj coś ładnego. 95 dolców, no nie ukrywam, że na tej skrzynce polegamy najbardziej w tym momencie. Dostajemy 26 dolców. O nie, po prostu nie. Jak tą bitwę przegramy, no to już będzie naprawdę bardzo ciężko tutaj skombekować. Ostatnie 3. Jest koła Neon Revolution. No co z tego? No właśnie. C4. Proszę rękawiczki. Dla wuja. To jest 100 dolców. No właśnie. I ostatnie otwarcie. No cóż, no dziękuję za oglądanie. Nie ta... Jest jak jest. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro.